Witam serdecznie w szóstym odcinku z GTA 3. Bez względnego tutaj klasycznego przedłużania zaczynamy. Nie będę tutaj już mówił co i jak. Zaczynamy gierkę. Kolejne misje, już końcowe, jeśli chodzi o tutaj nasz wątek fabularny w mieście Portland, jaki tutaj jest. Już końcowe są takie tutaj etapy. Fabuły na tej tutaj lokacji. Jeszcze trochę i będziemy już na nowej. Także jedziemy do Tony'ego, bo ostatnią misję kolejna się u niego pojawiła, więc tutaj trzeba kolejną wykonać. Smażone ryby. O. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads and Liberty once and for all. Eight Balls rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Balls says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in, park up between the gas canisters, and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. O kurde, będzie wybuchowo w tym odcinku. Pirotechnicznie to wykonamy, można powiedzieć. Kurde. Dobra, tutaj bola mamy się udać. Czyli do naszego kumpla, naszego koleżki, który od samego początku z nami praktycznie działał. Powoli trzeba jechać, żeby tego nie uszkodzić. No to uszkodzenia. Jeszcze na czas? Serio? Kurde, żeby tylko ta triada nas nie atakowała. Już, już jest super. Dobra, jedziemy powoli. Kurde, jeszcze ten czas działa na niekorzyść. No ale mówi się trudno. Znaczy nawet jak kolesia przejechałem, to już mam uszkodzenia jakieś. A to wygląda. Bombę R, ale ta, jak ona się odpali. Tak, bo to chyba na miejsce będę przybywał. O, fajnie. Jeszcze tego brakowało, serio. Jeszcze oni strzelać będą bombę, super. Czas już nam ucieka, czas ucieka. Ajajaj, ale to kurde teraz presja jest, muszę wam powiedzieć. Mamy niby te 50 sekund, ale wiecie jak to jest. Zawsze trzeba ostrożnie. No. Ojej, oj. Kiedy mamy 17. Mamy 10 sekund. A nie, jednak. O. No fajnie. Kurde, no zabiją mnie zaraz.
szybko sobie kamizelkę skołować. Co, Salvatore? Co zostało Salvatore? Ajajaj. Dobra, pod szpital podjedziemy. I tam jest serduszko, to sobie je od razu weźmiemy. Żeby, kurde, to zdrowie było. Kamizelkę jeszcze można było. Chociaż do Salvatore jest po drodze. Co tu jest? Jakaś ikonka jest? A, dobra, komunikat. O zdrowiu się wyświetlił. Dobra. Dobra. Jest. Tam gdzie kałacha trzymy. Tam gdzie kałach jest, tam właśnie można sobie dobyć jeszcze kamizelkę. To teraz tam sobie polecimy. Wejdę tutaj. Jeszcze nie. Jeszcze policja na tego. Kurde, gościu, odwal się ode mnie. Idzie za mną? Nie. Kurde, tę kamizelkę jeszcze nie chciałem. Gdzie ona była teraz? Gdzieś tutaj była. Ło! Ta, tutaj była. O, właśnie. Tu polecimy sobie. Kałacha jeszcze sobie wezmę, to będzie parę sztuk amunicji więcej. Dobra. Kurde. Dobra. Tam można jakoś działać. Serduszko. Bierzemy. Jestem tutaj na zadanie, to ja zlecę. Równo z trawą. Aha, pewnie jakoś trzeba będzie cofnąć. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar in Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work. So follow him. And if he's ratting us out, kill him. Aha, mamy kreta zabić, no to spoko. Zaraz go kropniemy. Dobra, lecimy do niego. Kartel kolumbijski. Aha, dobra. To chyba była dziewczyna tego, naszego głównego bohatera też chyba z tymi z kartelu współpracowała, bo przecież w pierwszym odcinku, w pierwszej cutscence, jak dostaliśmy postrzał, to właśnie był kartel kolumbijski. A, czyli trzeba gdzieś tu zaparkować.
Ta jest taksówka, to mówi coś, żeby nie wykrył nas, to trzeba tu stanąć. Zostaniemy tutaj. Jest, idzie faktycznie. Powoli. O! Kurde! Nie, no super. Tak. Ja pierdzielę, serio. Super, jeszcze będziemy musieli... Dobra. To ja robię cięcie. I widzimy się, jak tylko tam będę. Dobra, jestem z powrotem, więc... Teraz wygonię z góry. Tam postrzelałem. Dobra, sobie tu staniemy. Żeby tego kolesia... widzieć, ale żeby znowu on nie miał podejrzeń. O, wylaz. Przez takie głupie błędy właśnie będzie mieć problem. Będę go widzieć, będę mi stracić z pola widzenia. Oddalił się trochę teraz. No spokojnie, gdzie on teraz jedzie? A, tu skręca, okej. On zatrzymał się. Wyszedł. No i co? Mr. Big Mouth. O, proszę, jest ta Katalina. You know what goes on here is our little secret. No, no, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your bank. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Forellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's become a dangerous paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Dobra, mamy go kropnąć, nie? Dobra. Bierzemy gierę i lecimy do Salvatora. Dobra, ile mamy materiału? A jeszcze na spokojnie mamy 15 minut. Także lecimy z koksem. Lecimy z koksem, żeby już iść do przodu. Może wam powiem odnośnie planów na sierpień, jakie mamy. No to już wam mówię. 1 sierpnia pokaz pirotechniczny i dwa inne filmy, które chcemy nagrać. Późniejszy
Jak nic nie, jak będzie wszystko dobrze szło, to jakiś urbeksik wleci. 15 sierpnia to na bank. Jeśli oczywiście jest żaden wie... O kurde. Ciekawe, czy auto zarespi, czy nie? No, chyba nie. 15 sierpnia na bank jest ten... piknik, ja tam będę, więc będziecie mogli nas spotkać. A jeśli chodzi o czas od 1 do 15, to na pewno wyleci urbex. Oprócz tego jakiś film. Ogólnie jeszcze na początku sierpnia live'a zrobię, bo będziemy zbierać pieniążki. 100 zł na kask. Na kask ten taki wojskowy, ten taki stalowy z PRL-u, ten wzór 67 bodajże hełm, ten garnek stalowy. No i potrzebujemy parę groszy właśnie, bo będziemy chcieli zrobić test wytrzymałości. Nie było jeszcze na polskim YouTubie czegoś takiego jak test wytrzymałości tego kasku. Będzie od najmniejszej broni, nie będzie broni palnej, dlatego że broń palną dużo osób robiło, związanych z strzelectwem, i ten kask, no to jeszcze wam będę mówić, jak ten kask wytrzymuje strzały z naboju 9 mm parabelum, z jakiegoś innego jeszcze naboju pistoletowego, natomiast już z kałacha, czy z M-ki, czy z beryla już ten kask jest przestrzelony, a my zrobimy teraz, że tak powiem, test wytrzymałości, jeśli chodzi o wiatrówki ASG, i jakie uszkodzenia zada i tak dalej, i na końcu skończymy tym, jak petardy tam damy. Będziemy petardami też testować. Słuchajcie, muszę na chwilkę wyjść, zaraz wracam do was. Dobra, słuchajcie, już jestem. Musiałem na chwilkę wyjść. Lecimy z kolejną misją. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat they clearly led you to. So we gotta use our heads, or rather one head, your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this to me, you will be a made man, anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. Oho. Trzeba będzie, widzę, stateczek posłać na dno. No, ciekawie się zapowiada. Do 8-Balla mamy jechać. On tutaj w sumie jest zaraz do mnie. Podjedziemy, o. Aj. To co, lecimy do niego. Tylko ciekawe, czym, jakie, a nie, auto tu jest. Dobra. Cios w serce, akt trzeci. Przepraszam, drugi. O, jest table. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. No przecież mam pieniądze, dlaczego nie mogę? Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads. O, mamy karabin snajperski. O nie no, super. Zarąbiście, dobra. Teraz z czym my tu pojedziemy? Mamy tu auto jakieś, jest bus. Karabin snajperski, o. Będzie się działo. Dobra. Lecimy z koksem. Lecimy z koksem. Odnośnie gier i w tym roku już wam mówię. Sierpień. To będzie Enemy Front,
wrzesień. Myślę, żeby dokończyć Battlefielda 1. I tak chyba zrobię, chociaż nie obiecuję. Październik. Myślę nad tym, dajcie mi propozycję. W październiku tak średnio na gierę będzie czas. Listopad też, dopiero pod koniec listopada. Początek grudnia. Będę nagrywał GTA Vice City, też tą definitywną edycję. Dobra, dobre stanowisko strzeleckie trzeba znaleźć. No tych gości widzę sporo jest, więc trzeba się gdzieś dobrze ustawić. Skitrał, okej. A ja gdzie mam wejść? Tu, tutaj trzeba wejść. Dziwo, ja chodzę tu z bronią, oni mnie nie widzą, ale okej. Nie szybko ich zlokalizować, kogo trzeba kropnąć, bo on zaraz poleci. Jak tylko oddam pierwszy strzał. Jeszcze jest problem w tym, że noc jest, chyba że poczekamy chwilę, aż się ładnie zrobi. Dobra, teraz tak. Co by tu zająć? Jakie stanowisko? Czy tu będzie dobrze? Tam jest ciulowo, bo tu ich nie będę widział, tych tutaj po prawej stronie. Teraz tak. 8-ball jest tu. Tu jest dwóch, trzech. Jeden, dwa, trzy. Tu. O, dobra. Zaczynamy. Wszyscy? Dobra, on tu wszedł, ale ładnie ich wyczyściłem. Dobra. Tu jeszcze jeden był, ale chyba go już nie ma. Dobra, on tam wszedł, chyba że tu jeszcze jakiś jeden, nie ma. Tak, udało się. Za pierwszym razem. No, uciekaj kolego. Udało się zatopić statek. No i poszedł nam. Super. O, sporo kasy jeszcze tutaj mam. No i do Salwatora, bo kolejna misja. Tylko sobie jeszcze za tą gierę zapiszę, bo to wiecie jak to jest. Rozjeżdżam frytel. Dobra, jedziemy. Gierę szybko jechać, zapisać. Szybko poszło dosyć, muszę wam powiedzieć, ile nam jeszcze czasu zostało. 6 minut to jeszcze jedną misję zdążymy zrobić. Jeszcze jedną misję na spokojnie. Dobra. Przynajmniej tutaj tych błędów właśnie nie ma, bo część błędów jakie tutaj były w GTA 3 oryginalnym, to jednak widać, że ta definitywna edycja tam wyeliminowała parę tych błędów, bo były takowe. Jest widoczna różnica tego. Dobra. Jednak jest różnica, że... W...
jest tutaj parę tych głupich błędów, które były tutaj, są usunięte. Nie wiem jak jest z policją na 6 gwiazdkach, bo zawsze jak grałem, to kurde, rozwałka była taka, że nie można było przejechać, bo policja praktycznie wlatywała w nas całą siłą pojazdu z pełną prędkością i nie były takie sytuacje, że nawet tym tutaj krążownikiem kartelu, co jeździłem, mimo że to jest ciężki pojazd, a policyjny radiowóz we mnie przywalił, to potrafiłem robić dachowanie w powietrzu, jak mnie walnął. Więc no jednak no, jest moc tego, muszę wam powiedzieć. Jest to dużo. Naprawdę dużo, muszę wam przyznać. Dobra. Lecimy. Co tutaj teraz będzie? Ostatnie życzenia. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car on the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and improve a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Dobra. Wezmę już nieuszkodzone autko, sobie tym pojadę. Maria, ten samochód to pułapka. Spotkaj się ze mną przy molo na południe od mostu Callahan Bridge. Aha, czyli to jest pułapka tego starego dziada. Nie jest ten samochód, faktycznie. Nie, to nie jest ten. Chyba tu jest, ta jest. Jest upaćkany mózgiem? Nie widzę, ale faktycznie jest to pułapka. Jak pułapka, no to my go zaraz tu... No. Żeby nie było. I git. Tam była bomba, założy się podłożona. Z tego co pamiętam, chyba tam bomba była. Czy coś tego typu, że jakby Klot odpalił ten samochód, no to byśmy już polecili bardzo wysoko do góry. Ale już w częściach. Nie w całości. Tak, i tutaj, tak, tutaj mamy jechać. I tutaj widzę. Callahan Point. Listen, Salvatore thinks they were going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me what. I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here, too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's Asuka. She's someone we can trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Asuka, a czy to jest ta liderka gangu? Z tego co pamiętam, triada tylko ten, Yakuza chyba, japoński ten, japońska mafia. No i teraz właśnie z Portland przemieszczamy się do tego, no jak to się nazywa, Stoughton. Wyspa Stoughton. No to spadamy.
Ahsoka and I are gonna have to talk up. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Ta, Yakuza, bo są tu nawet emblematy. Na celowniku odblokowano. No i jesteśmy na nowej mapie. Tak, notabene. Ile mamy materiału? 30 minut. Dobra, jeszcze tylko sobie skoczę. Zobaczymy, w ogóle auta nowe są. Zobaczymy, czy coś można kupić, czy nie. No tu, o tak, widzę, większy wybór mają. No, można, o, granaty są. Szykowa kamizelka. Kupimy sobie taką amunicję. Jakby było. Snajperka wystarczy. Do kałacha tego. Więc ja mam. Granaty jeszcze. Dobra, wystarczy. Czyli co, to by było na tyle, jeśli chodzi o wyspę Portland. Ale co sobie te kryjówki, jak to wygląda. Odczaić. No i w przyszłym odcinku co? No, będziemy robić misję u tej Asuki. Tutaj liderki chyba gangu tutaj, Yakuza, co jest tutaj na wyspie z Stoughton chyba. Tam mieliśmy tylko machy takie, kurde, średnie, to już jest jednak mocniejszy gang. Dobra. Dobra. No i udało się, moi drodzy. Mamy zaliczone już tutaj wątek fabularny. Czyli szczerze, została nam jeszcze połowa tak naprawdę GTA 3. Szczerze, została nam połowa. Połowa gry do końca. Bo tutaj jeszcze jest trzecia część miasta. Shoreside Vale, jeśli dobrze pamiętam nazwę tego miasta. Czy tej części, no to tam już będziemy mieli generalnie fabułę normalnie. Ono tam normalnie już będzie. Chyba nawet już to miasto nawet chyba już jest odblokowane. Teraz już żeśmy połowę fabuły ukończyli, więc na spokojnie tam możemy tutaj zacząć w następnym odcinku kontynuowanie. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Subiki, łapeczka, mile widziany. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko.